Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Next Gen, dziękuję proszę pana, że pan na mnie tutaj koło mnie tutaj splunął. Łaskawcze. Mam nadzieję, że mi to przyniesie szczęście. Chłopie. Dobra. A więc tak, no kontynuujemy przygodę ze zlecenia leśnica i idziemy szukać co i jak. Myślę, że tu mam już ostrze i pancerz naostrzony. I wybierzemy się. Ja jeszcze zanim się biorę, ja jeszcze chciałbym sobie tu coś poustawiać. O, chociaż w sumie. Dobra. Tu jest. Nie, no dobra, zostawię. Więc to nie będę na razie zmieniał. Jest jak jest. Dobra. Idziemy w zmysły Wiedźmina i szukamy śladów. O, jest coś, co znaleźliśmy. Szła tędy kobieta boso. Okej. Tu coś jeszcze mamy? Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Interesujące. Dobra, no to pędzimy za śladami. Gdzie, co i jak? Mam nadzieję, że tu nic z krzaków nie wyskoczy. A, tu jeszcze są ślady. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. O. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Bierzemy nóż, dobra. To idziemy dalej, za śladami. Zaczyna się robić ciekawie, naprawdę. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? No i co to mamy? Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale ja tak. Mówię, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z tobą. Tylko zajadłe. Straszne. Bukaj nie da nam spokoju. Nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze twoja Zula. Okej, czyli tu już widzimy, że jest coś... Dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. No właśnie. Ale zanim pójdziemy do Sołtysa, to my sobie tutaj widzę, że zrobimy takie jedno zadanko. Jest pytajnik. O. Posprzątane zbóje ogarnięci, jakieś miecze ciekawe, magiczne, nie magiczne. No, to co na wypasie zbóje? Dwa magiczne miecze? Trzeci? Nieźle. I jeszcze skrzynię mamy do tego. Pięknie. Dobra, schemat ostrze zupełnie w tartasownicę odparł z Leszego, no. Dobrze, super. Jak ja uwielbiam, jak kukułka kuka. Pięknie. Nie wiem czemu, strasznie mnie to uspokaja. Takie polskie. Pięknie. Dobra, lecimy do tego Sołtysa pogadać z nim, o co tu chodzi.
czy zna tą osobę, która została zabita, bo to nam pomoże w dalszych czynnościach. Drzewie i dni targów. Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. No to dobra, to już wiemy. Nie, klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. No dobra, to będziemy już mniej więcej plan się na szkicował, więc działamy, żeby to zrobić dobrze. Czy ja coś będę potrzebował? Na pewno będę potrzebował Queen, a później może Yarden. Jest tutaj. Północnica za dnia się nie zjawi. Aha, czyli do nocy. Niepotrzebne Queena użyłem. Ale dobra. Jakoś damy radę. Czy jeszcze? To jest szósta. Dam dziewiątą. No to jedziemy z kotłem. No, nie ten przycisk. Co ci Gelert śmierdzi? Powiedz mi co? Jeszcze troszkę dalej. O, trzeba uciekać, on się leczy. Leczy się. Dobra. Jak leczy, to... O. No jeszcze nie masz. Dobra, teraz. Ja ten przycisk. Teraz. No. No to fajnie, temat ogarnięty, udało się. Jak pojawiają się tam trzy upiory, później wysysają życie z tego, z Geralta, i trzeba wtedy uciekać najlepiej, albo szybko rozprawić się z tymi dwoma. Dobra, czy coś... O, tu coś jeszcze mamy. Queen. Ingini, idziemy tam chłopców zapytać, o co chodzi. Tak? A może wy? Przeszła ci ochota? Jeszcze. No. I znowu posprzątane. Przynajmniej dwóch jeszcze jest? Nie. Gdzie niby mają być?
Przedni mistrzowcy. Mistrzowski. No nieźle. Tu mają też mistrzowski. Kurde, jakie są wypasione te zbóje w tych rejonach. No a gdzie są jeszcze ci dwaj? To niby te placki? To oni? Nie wiem. Jakieś trzy płciki są jeszcze. Coś nie wypaliło. Dobra. Mniejsza z tym. Interesujące, ale jakoś nie, żeby zostać. Przepraszam. Jestem przeciążony. Aż się zapowietrzyłem z tego powodu. Dobra, płotka. Podejdź tu do mnie. Proszę cię bardzo i jedziemy odwiedzić najpierw sołtysa, a później no, jakiegoś handlarza czy kowala, żeby coś z tymi mieczami zrobić. Ja właśnie chciałbym jeszcze jedną rzecz spróbować, mianowicie miecze, które są magiczne lub jakieś tam uszlachetnione, rozłożyć je na części, może będzie to bardziej miało sens. A, ja tu nic nie załatwię, bo jest noc. Trzeba będzie medytację zrobić. Do dnia, żeby coś załatwić z tym. No. Z kowalem. No, ten nie śpi, dobra. Witaj. W jakiej sprawie? Impreza, nie była impreza. Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrody macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Użycielki, co w kniei włodarzą. Dawno byśmy wszyscy... Dobra. Tu mamy ogarnięty temat. 280. Fajnie, fajna kasa wpadła do kapsy. Dobra, ja tu teraz sobie przy tych malwach, czy jak to się to nam nazywa, zrobię medytację. Do rana 6, może nie, 7, 8, nie będzie 8. Proszę, mamy 8 winę, z krzaków wyszedłem, świeży, wypoczęty, pachnący. Kwiatami. Dobra, gdzie tu jest ten kowal? Idzie najpierw do kowala, bo myślę, że u kowala lepszą kasę dostanę. A może i coś porobimy. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Pokaż mi swoje towary. Towary, tak. On tu nic nie ma, dobra, ciekawego, ale co ja chciałem zrobić? Ja mianowicie chciałem w rzemiosło rozbierz na części. I tu jakiś mieczyk rozłożyć na części bym potrzebował. Najpierw rozłożymy tego. Co on tu ma? Sztabę żelaza, skórzana łata. Skórzana sztaba żelaza. Tu ma jakiś diament. Ciekawe. Miecz Wranów. Zapomniany miecz Wranów. A ile on chce za niego? Czy ile da za niego? Tu niby kosztuje 406. Ale... Sklep. 150 daje za niego. No to co sporo. To, co to? Co on to taki... 150, ja. A ile diament u niego kosztuje? Bo on też to ma. 859? Ja pingolę.
Kapturz, rażenia przedmiotów. Czy może by sobie taki diament załatwić? Spróbuję. Tutaj ile co? To są tanie, ale to... Tutaj jak było na składnikach, tam dużo też tego nie ma. Mistrzowski, srebrny. To zaraz, to też się od razu pozbędę z nich. Bo one i tak nie mają tam nic ciekawego. Okej. I jeszcze... Co ja tu chciałem zrobić? Tu nic. O! Właśnie. Siodło sprzedać. I to też posprzedawać. Dobra. No to tylko zajmuje niepotrzebnie miejsca. I rzemiosło. Rozbierz na części. Dobra, bo tu sztaba srebra. Ona też się przyda. I to też rozłożymy na części. Niech będzie. A to już nie. To już zostawimy. Co tu jeszcze? Aha. Można inne rzeczy jeszcze porozkładać na części. Dobra. A teraz tak. Napraw. To nie trzeba. No powiem, że to dość widać wytrzymałe, bo już dużo z ten walk miałem, a to jeszcze ma 83%. Rzemiosło, co to może być? Tu jakieś buty, tu jakiś pancerz. Gdzie się podziały te, co miałem? Z gryfa. Przecież miałem to takie z gryfa. Gdzie się to potraciło? Co już nie mogę zrobić? Nie wiem. Dziwne. Dobra. Bywaj. Bywaj, koleś. Dzięki za pomoc. Troszeczkę się rozczarowałem, bo nie wiem, gdzie to mi się podziało z gryfa, te rzeczy. Ten przycisk. Pierekrat X. No, dobra. Co my teraz mamy? Jakie jeszcze poboczne zadania, które można było tutaj wykonać? Obrońcę wiary to nie. Krzywochowy moczary to dam za chwilę, bo to będzie pewna tragedia związana z tym. Pełna kolekcja kart. Tu zlecenia wiedźmińskie. Coś jest ciekawego. Tajemnicze ślady. Potwór z bagien. A, wróć po nagrodę. No to wracamy po nagrodę, może. Wróć za tydzień, bo odebrać umowną nagrodę. Czyli jeszcze nie. Okej. W takim razie może dzisiaj skupię się na jakichś pytajnikach samych. Tutaj w ogóle nie byliśmy, a tu mamy jakieś robotę też do zrobienia. Tu coś jeszcze jest, jakaś robota tu. Dobra, to ja w takim razie idę do szybkiego transportu i przeniosę się w te rejony. I może przejedziemy się tutaj, żeby się potwierały jakieś te drogowskazy. O, tak zrobimy. Tutaj, dobra. Czyli muszę znaleźć drogowskaz. Chyba gdzieś tutaj był, się mi wydaje. Jest. No i przeniosę się tam teraz szybciutko, żeby nie było.
tutaj trochę sobie dziadujemy na tym terenie. Tu, czy może teraz, może jak ja jestem tu, to te pytajniki może zrobić, a później tam. W sumie dobra, pójdziemy w tamtym kierunku po kolei. Dobra, to w takim razie decyzję podjąłem. Szalejemy tu na tym miejscu na razie. Od samego dołu, czyli przyjedziemy się do wieś Stegny. I od dołu zaczniemy wszystkie pytajniki robić tutaj. Gule, tam gdzie są gule, złote. O, tak szybko? No. Jeszcze trochę. O, 23 poziom, ale poszło nawet w miarę. Niebieski mutagen, super. Nie było tak źle. O, nie ten. Dobra, tu. Moment do włożenia. O, tam jeszcze są, dobra. To idziemy jeszcze. Tam jeszcze dwa są. Z tego co widać. Dobra. Dobry ten miecz jest, powiem wam naprawdę. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Coś tu śmierdzi. I nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. No widać, że poziom jest niby większy niż to co mam, ale jak dałem sobie radę z gulami, to może nie będzie tak źle. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Więc spróbuję podołać może. Psa rozszarpały gule, ale żołnierze zginęli w inny sposób. Podołać temu zadaniu. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Co my tu mamy? Nic ciekawego. A, trop, okej. Okay. Mamy. To pędzimy. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Nadal coś wam grozi. A ja jestem jedynym człowiekiem, który może usunąć zagrożenie. A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność?
Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co by strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstrum. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. No to naprawdę opis. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. No, chłopy, żeście narobili. Trzeba tu posprzątać teraz. No, wchodzimy. Te deski najwyraźniej można podnieść. Do poczwary. Ciekawe, co to tam będzie. Znając życie, pewnie jakiś wampir. Sobie tak. Queena trzeba odpalić. Co tam jeszcze było na wampiry? Może coś dodatkowego? Skrzynka, to nie. Istoty magiczne, istoty przeklęte, człowiek niedźwiedź, poroniec, wilkołak. A to na wilkołaka to nie będzie. Trupojady to też nie, tu są wampiry. No, wampiry to jest znak Ingini, olej przeciw wampirom i petarda. No bo tutaj nic innego nie myślę, żeby było. To coś jest. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Ekima. Hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Czyli mamy ekimę, dobra. Dobra. Czyli trzeba nałożyć jakiś olej. A najlepiej... Co tu mamy z olei? Zwierzętom, przeciwko hybrydom. Pojadą wampirom, pięknie to nakładamy i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Dobra, tutaj nic nie ma, że może być ciekawie. O, jest na dole tam, trzeba będzie zejść. O, akurat się już płyn skończył. Gdzie ona jest? Aha, w komnacie. Odporna na... O, ten olej jest dobry. Jak to szybko poszło. Silna wampira.
Mutagen Enigma. Unika tej trofeum. Dobra, nic, to teraz trzeba spenetrować tutaj lochy. Ale powiem wam, no, jest w szoku, jestem, że to tak szybko poszło. Sprawnie. Dobra, tu mamy poogarniane. Tu jest, tu coś jest. Może pochodnie wyciągnąć. A, zasypany. Nie ma przejścia. My, co tu jest? Tu coś jeszcze? O, skrzynia jakaś. To wszystko? Też nie ma co się spodziewać. Więcej. Dobra, temat ogarnięty. Wracamy do kolesi na górze. Trzeba ich poinformować, że zlecenie zrobione. Może by co sypli kasą. Tu wyjście, tam wyjście. Tu jest, skąd przyszedłem. Tutaj. Aha, tu też nie ma wyjścia. To takie tunele, takie donikąd są. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko przepenetrowałem. Najwyżej. Halo, jest to ktoś? Hello. Chłopy. Bogowie, wyszedł żywy. Pod ziemią hibernowała Kima. Była stara. Pewnie spała tam przez stulecia. Kima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba... Należy się, należy. Dawaj. Bywajcie. No dobra, to już mamy następnie ogarnięte. Dużo doświadczenia może nie, ale kasa wpadła. Zadanie wykonane. Dobra, trzeba zerknąć tę mapę, jak tu wygląda sytuacja w terenie. Czy tu mam jakieś rzeczy? Myślę, że mogą być, aczkolwiek... Trzeba będzie troszeczkę pojeździć. Dobra. Najpierw skierujemy się tam. A później zobaczymy, co i jak. Dobra, po kłoteczka jedziemy. Jedziemy! Bo tutaj nic nie narobimy. Jedziemy, kierujemy się na znacznik zielony tym razem. Jeszcze sprawdzę to, co dostałem, co to w ogóle, to co dostałem, co znalazłem, co to tam jest. Ciekawe. Ale jakiś tam szału nie ma z tym mieczem, dobra. Tu coś jest. Jakiś... Czy to jest to miejsce, do którego dążę? Chyba tak. Dobra. Płotka, ty to zostajesz. O, coś się zbliża. O, upiory to są. Okej. Trzeba sobie z nimi poradzić jakoś. Wow! Kończmy to. No, kończmy to. Jeszcze jedna, a tu.
Kici, 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 opiór. Co uciekasz? Jeszcze jakiś ucieka? No bez jajnia. To jest upiór i on ucieka. Na co tu? Psy? Nie chcę mi się z psami walczyć. No, podnoś. Także jeśli nie zaatakują, to... No niestety. No, samego nie zostawię cię. Chodź tu. Dobra. To ogarnięte. Tu teraz tylko pozbierać to, co wypadło. I wracamy do miejsca, którego się oddaliliśmy niestety. O. Przez te upiory, które uciekały przed nami. Ciekawe, czemu uciekały. Naprawdę ciekawa sytuacja. Nie miałem czegoś jeszcze takiego. No ale cóż, no zdarza się, no. Może czuję, że nadchodzi coś nieprzyjemnego, że sobie z tym nie dadzą radę i ciekawe, no. Jeszcze? Twój zły dzień się skończyło. Dobra, teraz tu trzeba obczaić, co tu jest grane. Jakieś takie ruiny. Znajome. No i gdzie jest ten skarb? Na górze? No rzeczywiście jest na górze. Wow. Pancerz rydmańskich. Ulepszona jaskółka. Tu coś, jakiś węgiel. Jakiegoś szału to tu nie ma, no ale to też widać było po tym, co tu chodziło, co to pilnowało, niestety. Jakieś takie słabe te upiory. Ten wiedźmin jest bardziej upiorzasty niż te upiory, to dobiera. Dobra. Jak tu sprawa się wygląda na mapie? Spróbujemy podjechać do tej wioski, później ewentualnie tą drogą tam, do tych terenów. Także tu sobie znacznik damy. Płotka. Może w tej wiosce będzie ktoś z, nie wiem, jakiś kowal czy handlarz. Jeszcze tam są upiory, jakieś takie leniwe te upiory. Co to jest? Jakiś budynek. Opuszczone miejsce. Okay. No płotka, jedź. O. No. Aj złaś konia. Widzę, że tam jeszcze są panowie. Czy co? Są jeszcze. To ich trochę podgrzejemy atmosferę. Józef! Przeszła ci ochota? I po Józefie. Już. Spokój. Dobra. Chowaj scyzoryjki. Są jakieś magiczne.
No teraz pierwszy zwykły przedmiot, tak znaczy no. Więcej było zwykłych przedmiotów, a teraz widać więcej. O, też zwykłe. Więcej takich, takich rzemieślniczych czy srebrnych. Mistrzowski raczej. O. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze są chłopaki. Dobra, no super, cieszę się. O, teraz ludzie mogą wejść do wiochy. Dobra. Czyli zaludniliśmy wioskę, uwolniliśmy od zbójów. Piękny widok. Poziom 12. No fajnie to wygląda. Przedmiot magiczny. Proszę bardzo. Co on tutaj miał? Co ty się tak na nim litujesz? No, nie ma za co. Dobra, ja teraz tak. Co my tu mamy? Tu nie widać, żeby był jakiś kowal. Troszeczkę mnie martwi to. Bo myślałem, że się trochę uwolnię z tego. Co tu jest? Więc tu jest jakiś handlarz, czy... Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Co on tu ma ciekawego? No jakoś tu nic nie wiem, co to jest. A perła sproszkowana. No nie ma tu nic ciekawego w takim układzie. Ale może coś kupi od nas. To jest zwykłe najlepiej. Żeby się można było poruszać. A te niezwykłe to... Broń stalowa, miecz długi, no wiklęckie. Ja sobie to gdzieś u kowala obczaję później. A te buty? 11, to też zostawię. Dobra, na razie zostawiam. Bywaj. W karty nie grasz, to przykro. Fajnie by było, ale niestety. Co tu dalej? Gdzie to teraz pędzić? Czyli tą wiochę żeśmy zrobili. Czyli na tą drogę i tą drogą tutaj musimy dojechać. Najpierw tu, a później tu. Dobra. Płotka. Gdzieś ty jest. Chodź, płoteczka, jedziemy. Czyli tą drogą tu skręcamy. No i mamy, którą już noc dochodzi. Trzeba było się chyba trochę kimnąć. Przespać. Może to coś pomoże, żeby w dzień tam wjechać. O, tu co? Co tu się dzieje? Takie miejsce. Jedziemy. O, to coś może być ciekawego. Dobra. Płotka. Spokojnie, nie panikuj. Co to? Halo! Oż ty! Ile? To dwie były. Myślałem, że to jedna taka wypasiona, że ja ją potraktowałem z Zoryka, a ona mnie jeszcze zaatakowała. Tu dwie. To spoko. Jeszcze coś innego jest. Ciekawe, czy coś pilnują. Jesteś paskudny. No. Ha!
Dobra. Załatwiona sprawa. Tylko pytanie, czy to coś pilnują, czy nie? Ale nic tutaj ciekawego nie widzę, żeby coś pilnowały. Czy to tylko tak losowo się pojawiły te potwory? O, jest coś. Mamy, dobrze. Ja tam... A, zapomniałem. Ja tam mam ulepszoną przecież jaskółkę. Wejdźmy w alchemię. Ulepszona jaskółka. Posiadasz. No pewnie, że posiadasz. Ulepszony grom. A jak? Nie, jak tak. Jeszcze co? Jakieś odwary mamy. Odwar z ekimy. Zestawienie obraz... Zadawane obrażenia wykonuje żywotność. Bierzemy. Zabicie przeciwnika zwiększa maksymalną żywotność do czasu medytacji lub szybkiej podróży. No dobra. Też tam coś ciekawego. Substancje alchemiczne to pewnie te mutageny można porobić. Jakieś większe. Tak. Multiplować. I co jeszcze tam było? Ja jestem. Jest będzie jeden duży, wielki. Dobra, porobione. Przy postaci coś da się porobić? Jest jeden punkcik. Gdzie go wykorzystać? Zaraz jeszcze sprawdzę tutaj. To jest ten sam mutagen. Ten sam chyba. Ten sam. Dobra. A, postać. A, co tu mamy? Precyzyjne cięcia. Niezabijalność. Gdy żywotność spadnie do 0, punkt adrenaliny zostaje natychmiast użyte do jej odnowienia. Ilość odnowionej żywotności zależy. O, to będzie bardzo dobre. Czy da się to kupić? Super. A więc okej. Okay. Później jeszcze tylko to dokupię. Żeby było. Wiesz, nie wiem, czy tam sobie później to nie podmienię na ten. Kładka, chodźcie. Idziemy dalej. Czy sobie to później nie podmienię tam któregoś znaku, żeby było wzmocnione przez mutagen. Tu już mamy po 8 jest. I bagna, i znowu bagna. Wracamy na bagna. Proszę Państwa, moczary. Czuwary. Szuszu. No, no tutaj skręcaj go rad. Zobaczymy tutaj, co się dzieje. Tu coś jest ciekawego. Jakaś skrzynia jedna się tylko świeci. Zobaczymy, co tu jest. A, nic ciekawego tu nie było. Druga fiolka też nic ciekawego. Dobra. Czyli teraz co? Z tego miejsca? No to pędzimy tu. Do tej wioski. Zobaczymy, co tutaj jest. No przydałby się, nie ukrywam, ten kowal w końcu. O! Już takie przywitanie ciepłe? Dobra, idziemy. Ja może zostawię ten... Ten znak sobie zostaje. O, tutaj jest. Dobra, kolejny piór z głowy. Tu jeszcze zostawiłem coś po tym
Pozostałość po tym upiorze. Trzeba się wrócić. No i co tu mamy? To jakąś wioskę, kurde, nawiedzoną mamy. O! Dobra, wróć. Odpor Queena. Tu coś jest w tym miejscu, jakiś stwór. No, wyjdź, Geralt z tej wody. Upiory jakieś mają wypięte na mnie dzisiaj coś. Nie mam pojęcia, o co chodzi. No i co z tą wioską? Strzeżony skarb. Tutaj jest. Coś, jakiś znacznik. O! Chodź, chodź tutaj, kochany. Tu do mnie latusia. O! Boż ty! To znowu ucieka. Biorą mnie w jakąś dziwną taktykę, chcą mnie zapędzić. Nie wiem, o co tu chodzi. Niby uciekała, niby chciała walczyć. Taki dziwny. Co my tu mamy? Tu jakiś pomnik. Tam coś na dole jest. Fajda się tu wszystko. A, bołnica. To tu trzeba teraz coś innego. I Arden trzeba ustawić, dobra. O, już? Koleżanki znalazła, nie? Boż ty. Czworcie jeden. O, Geralda. No, już myślałem. Ale jęczysz. Dobra. Mam nadzieję, że nic więcej nie wyskoczy. Ja bym proponował zrobić medytację. Do rana. I o poranku zrobię przeszukanie terenu. No, jeszcze nie pali, to dobrze. Jeszcze bym się zafajdał tutaj i byłoby. Wolno się bawić co w mnie. List. Stary, czytaj uważnie. Dziedziczka Karolina się powiesiła. Nieszczęśliwa miłość staje się. Jakiś przystojniaczek skradł jej cnotę i rozpłynął się w powietrzu. Jej zaczęło zaraz brzucho puchnąć, no i nieszczęście gotowe. Ale mniejsza z tym, nieistotne. Przejdźmy do konkretów. Pomagałem ją przygotować do pogrzebu i mówię ci, czego oni do trumny nie nakładli. Takich precjozów nawet w Kowirze nie widzieli. Trup się skrzył od srebra i złota, brachu. No i tak sobie myślę, że świętej pamięci dziedzicce te wszystkie drogocenności na się w światach zdadzą. My zaś pieniędzem nie śmierdzimy, więc może i owo z grobu by wyjąć, żeby się nie zmarnowało? Ja się nie mogę stamtąd ruszyć, a ty jesteś wolny człowiek. Zrób więc łopatę, niedź na mogolnik, na bagnach i kop tam, gdzie świeże kwiaty leżą.
potem spotkamy się i podzielimy wszystko sprawiedliwe. Pół dla ciebie, pół dla mnie. Stoi? Pauli. No dobra, list jest. Teraz by trzeba było resztę znaleźć. Bo tutaj nic nie ma. Tu coś mamy. Czyli tu są Arad. O. No i co, i coś znowu gryf muszę zbierać. Tu co mamy? Siarkę, kurtka, łowcy nagród, spodnie, coś tamtego. Co to w ogóle jest, co dostałem teraz? Na pewno nic więcej ciekawego nie będzie, ale... No jest co jest, no tam jakiejś rewelacji nie ma. Wszystko. No, dwie skrzynie tylko tutaj w tym pomieszczeniu. Dobra, zadania pobocze, obrońca wiary, gwint, powrót, czary, mistrz płaterstwa. I co, nic tu nie weszło? Potwór z bagiem, poszukiwania. Zatopiona skrzynia, rysztunek. Nic więcej tu nie widzę, no. Czyli to wszystko, nic tu więcej nie ma. To co? Myślałem, że coś więcej będzie, to niby takie jakieś bogactwa miały być. Nic tu nie ma. Dobra. No to dobra, no to ja myślę, co? Tu żeśmy dotarli. Nie wiem, czy tu jest coś warto przeszukiwać. Czy tu coś jeszcze nie ma pochowanego w tych chałupach, ale wątpię tutaj. Te chałupy to ledwo co one stoją. To nie wiem, czy coś będą chować. O, tu zamknięte, tu nie wejdzie człowiek. Tu chyba też nic nie ma. Też zamknięte. Tu też. Nic więcej, to wszystko. Dobra, zerknijmy na mapę, jak tu sprawa się przedstawia. To był jakiś ten skarb, to już zrobione. Dobra, to czyli wracamy się i będziemy robić te wszystkie pytajniki z tej strony. Zobaczymy, co się uda tu porobić, ale to już na następny odcinek zostawiam. To już mam, będzie przygoda na kolejny odcinek. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco i zobaczymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie więcej przygód niż tym razem. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.